Pora zabrać się za czyszczenie tapicerki, wykładzin i wszystkiego, co się da, bo jest mega śmierdzące i mega brudne. Nie wiem, czy to widać, ale jest, no, na żywo to jest dosłownie szary ten element, jeden i drugi zresztą. Będę chciał to wszystko wyprać, już jest odkurzone w całości. Tak samo ten element, to jest tutaj pod kierownicą. Zobaczcie te kolor tych gum, jakie to jest aż czarne. Tak samo tutaj ta wykładzina z tej strony na boczku. Od środka oczywiście tu całość jest mega zaszczurzona, brudna. Te gumy tak samo. Tu wszędzie jest syf. Spróbuję to wszystko doprać. A na jakich będę działał preparatach i jak to będę robił? Najpierw tutaj całość sobie już odkurzyłem odkurzaczem przemysłowym. Teraz wszystko spryskam i słuchajcie, czym akrom do mycia silników K2. Zobaczymy, tutaj jest w dostawie świeżo. K2 Akra. To tym spryskam, usuwa ciężkie zabrudzenia, to jest mega dobre, bym powiedział. Nie wiem, 8Z. Wyszoruję to wszystko następnie szczotką na wkrętarce. Zobaczę, jak to będzie schodziło. Kupiłem jeszcze taki preparat APC, zwykły, uniwersalny płyn czyszczący plaka. Też tam parę groszy kosztował, tak na próbę. Poleci to później jako drugi preparat to. Trzeci preparat na sam koniec dam tego tapisa, no bo to już tam jakiś tam ładniejszy zapach jest. Kupiłem końcówkę do tego odkurzacza piorun przemysłowego Karchera WD3, taką piorącą. I na sam koniec jeszcze to wszystko będę chciał spróbować odessać tą końcówką. Tylko zrobimy tak. Tu mamy te trzy elementy na razie. Na początek chcę je spróbować. Pierwsze co, zrobię ten element. Zrobię go na gotowo. Przyłożymy później do tych dwóch. Zobaczymy, jak to wygląda. Też jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że będzie widać różnicę. Bo jest, no, nie widać tego na, kurczę, chyba na filmie, ale jest mega, mega, mega zaszczurzony. No i po kolei, zacznę od tych trzech elementów i kolejne. Wyciągnę fotele, od spodu wypiorę i tak dalej, bo mówię, no to są takie, kurczę, tyle tu jest rzeczy do robienia przy tej oto gablocie, że no nie wiadomo, za co się zabrać tak naprawdę, no. Tak postanowiłem, odszczurzę środek, w sensie powypieram to wszystko, chociaż będzie przyjemniejszy zapach, no bo to stało ileś tam lat. No i dopiero reszta po kolei, no. Także patrzymy dalej, jak to będzie wyglądało. Jednak teraz pokażę porównanie, zobaczcie, co tu się dzieje, to jest niebo i ziemia. Ta część dywanika jest wyprana, a ta jest nieruszana. Zobaczcie. No, kurczę, mistrzostwo jest, naprawdę. Coś niesamowitego. To jest jeszcze mokre, to jak to wyschnie, to jeszcze to będzie jaśniejsze. No, tu jest nic nieruszane, zaszczurzone niesamowicie. Jeszcze takich zdjęć trzeba narobić, wam później też pokażę jakiś ten filmik ze zdjęciami. No to jadę dalej. Użyłem tak jak mówiłem.